Kolejna lekcja to jest granie flażoletów plus vibrato. Czyli to są właśnie takie najbardziej wypasione dźwięki, można powiedzieć, które można uzyskać. Teraz uwaga, flażolety wymuszone były we wcześniejszej lekcji, a teraz sposób, w jaki to zagramy z vibratem. Samo vibrato. To jest to takie falowanie dźwięku. Najlepiej, jeśli sobie ułatwimy sprawę, czyli nie gramy jednym palcem, ponieważ to jest dosyć takie trochę męczące dla palca. Najlepiej, jak sobie weźmiemy dwa palce do pomocy. Gram dźwięk na 12 progu, ale ten dokładam na 11. I teraz mam jakby większą siłę, bo dwa palce ciągną. Wiadomo, częstotliwość tego samego ruszania jest dosyć istotna, bo możemy, prawda, grać to szybko albo wolno. Czyli to już bardziej przypomina bending, to co? Musimy pamiętać, żeby podczas robienia tych jakby wachnięć takich w górę i w dół tłumić te pozostałe struny. Bo jeśli na przykład nie tłumię ich, zabudzają się inne, więc musimy znowu nad garstkiem tak robić, żeby wypuścić, można powiedzieć, ten dźwięk z tej trzeciej struny, czyli z tej, którą gramy, żeby on brzmiał, nie tłumić go, ale tłumić pozostałe. Ja na przykład robię tak, że na przykład tymi palcami, środkowym palcem i serdecznym, po prostu trzymam je na strunach. I teraz na pewno nie wzbudzę ich, no bo po prostu są zablokowane. Tak samo nadgarstkiem sobie tłumię te najgrubsze struny, więc tylko jakby wypuszczam dźwięk ten, który aktualnie gram. Pewnie znacie tę piosenkę Metalliki. Nie powiem, jaki to tytuł. Napiszcie w komentarzach, co znaleźliście. Bardzo fajna piosenka, śmieszna trochę, ale zabawna i bardzo, bardzo przyjemna dla uszka. Ale właśnie takie jest długie intro. Dobra, teraz przejdziemy do sedna, czyli granie vibrato plus flażolety. Flażolety, pamiętacie z wcześniejszego filmiku, trzymamy pod kątem i tłumimy tą częścią palca. I teraz uwaga, robię flażolet. Też od, na której strunie jesteśmy, to czasem ciężko nam jest zagrać z palcami tymi do pomocy, prawda? Jeśli gramy jakieś, to wtedy tu akurat miałem palec tylko ten, nie mogłem sobie przeskoczyć, chociaż mogę. Oczywiście znowu powracam do takiego stwierdzenia, żeby grać to z użyciem skal. Nie grać sobie z dupy jakichś dźwięków, tylko to wszystko używać w kontekście jakiejś skali, którą gramy. Na przykład właśnie znowu ta pentatonika na przykład.
im szybciej to robimy, tym jest dźwięk taki bardziej piskliwy. Taki bardziej taki wypasiony. Też właśnie grałem te flażolety. Tylko znowu, tu miałem jeden palec, ponieważ żeby się zmieścić w czasie, musiałem to robić tym. Więc widzicie, wszystko też zależy od kontekstu. Ogólnie jeśli gramy jakieś solówki, to możemy właśnie sobie wspomagać w tym palcem lub tym palcem. Szkurcze. Lub właśnie jeśli gramy już w jakiś utwór, to trzeba się dopasować do niego i wtedy przystosować się do grania, można powiedzieć, każdym z tych palców. No małym palcem chyba jest wręcz bardzo trudno zagrać, ale trzeci, drugi, pierwszy, najlepiej sobie wyćwiczyć. Czyli też na przykład gramy sobie 1, 2, 3, 4. Chciałem pierwszym palcem zagrać. Chociaż w oryginale nie wiem, czy tam jest. Możliwe, że jest. Także, no widzicie, tu jest troszeczkę z tym zabawy. Można właściwie te flażolety wciskać prawie gdzie się da. Na przykład znacie ten utwór. Szlak. Też to ciekawie brzmi. Także no, bawcie się dobrze.